Monika, kilka dni temu była rocznica śmierci Gabrieli Kownackiej. Chciałam cię zapytać, jak ty w ogóle ją wspominasz i pracę z nią na planie tak kultowego serialu? Czy w ogóle wydaje aż trudno, mimo że minęło tyle lat, to w dalszym ciągu ciężko jest mi się pogodzić z tym, że pani Gabrysi nie ma. Bo ja ją zapamiętałam jako pełną energii, życzliwą, uśmiechniętą, bardzo taką kobiecą, emanującą niesamowitą energią kobietę, więc cała choroba i to, że później jej zabrakło, jakoś wydarzyło się tak po prostu nagle, że naprawdę nie mieściło się to w głowie. I uważam, że to jest wielka, wielka strata, bo jednak przez tyle lat udało nam się na planie zbudować taką naprawdę rodzinną atmosferę. I w momencie,